Siema, witam ponownie w Dwarven Realms, czyli hack and slash o tyle, że z trzeciej osoby. Ostatnio skończyliśmy na szóstym levelu, no i polecimy sobie dalej. Aktualnie jest trzecia mapka i po tej mapie odblokujemy workbench, plank station, czyli do przerabiania drzewa, furnace, czyli do przerabiania irona i mortar do przerabiania też jakichś tam innych shitów. I jeszcze tam było napisane, że na tej mapie dropią trinkety, czyli to tutaj, nie? Czyli będziemy mieli trzeciego offhanda po tej mapce. Jak ją zrobię? Jeszcze mapkę zbieramy sobie, cyk. Cyk. Jakie mam offhandy, bo już nie pamiętam. Spinning Blade i Arcane Orb. Arcane Orb to jest to, co... Te kulki latające wokół mnie. A broń mam tu hand weapona, okej. Czyli docelowo pod wirek chyba będę chciał iść prawdopodobnie. No ale zobaczymy. Dobra, coś tu poleciało off hand. I mamy Arcane Orba też. No dobra, powiedzmy, że może być kolejny Arcane Orb. Chociaż wolałbym tego Spinning Blade'a chyba. Jest level upik, siódmy level, to biorę też, cyk. Dajemy w siłę i dajemy tutaj. Idę po Energy Regen, to jest najważniejsze na początku. Później będę skill używać, to ten Energy Regen też musi być jakiś w miarę, powiedzmy, chociaż sensowny, nie? Skill upgrade, czyli mamy pierwszego skilla, jak to wygląda? Cool. Nawet fajny skillek. Tylko właśnie no Energy Regena nie mam, nie? Ale jakby tak zagrać pod tego skillka? Taki Sander trochę spoe. Dobra, dobiję level na tej mapie i pójdziemy na bossa i potem na kolejną mapę. Dobra, mamy kolejny artefakt. Eye of Storm. Ja chyba tego nie chcę. I ósmy level, także dajemy tu i tu. Idziemy na bossa. No i tu mam kolejną nagrodę. I mamy tak, Burning Shield, Electric Dragon, Spinning Blade. Biorę Spinning Blade'a i zakładamy od razu. I idziemy na bossika. Bossem powinno pójść dosyć łatwo z tymi Spinning Blade'ami. To są całkiem mocne offhandy. To jest. No właśnie, melee jest taki problem. Czasami nie ma jak bić tych bossów, nie? Cyk. Dawaj, kół mu przywalimy za dwa razy. Padł. Bierzemy itemy. Nagrodę. Czy coś ciekawego dostałem? Spodenki. Devil Star Blade nie. Armorek. Tego armora możemy założyć. No i w zasadzie tyle. Tutaj mamy... O, tutaj wracamy te esencje, które mam. 115 i za to później mogę dostać expa, ale to już nie mam tego odblokowanego. Tutaj sobie craftujemy, przerabiamy planki na drzewo, na deski, tutaj ory na ingoty i tutaj to dziadostwo na to dziadostwo. No i tu możemy sobie craftować. Pokaż weapon, tu hand crit damage, tu hand damage, o to chyba będzie najlepsze. Prawie 4%. Tutaj będzie crit chance. Ile tu jest crit chance? 1%. No to niewiele. Dobra. Poka tutaj. Unlock. Tu nie ma nic ciekawego. Damage. 7 flat damage'u. Zawsze spoko. I tu hand damage. Ale tu już jest procentówka, więc upgrade'ujemy sobie ten flat. I powinno iść wtedy całkiem łatwo. Cyk. Zobaczmy tu co jest. Unlock. Nie mam już tych matsów, dobra. Więc nic już więcej nie zrobimy. Przerobimy sobie to po prostu wszystko. I pójdziemy na kolejną mapkę. Na kolejnej mapce odblokuję Research Table. O, i tam
Można. Tam jest po prostu expik darmowy, nie? Tam się fajnie levele wbija. Dobra, mamy smoczka, zakładamy go. Smoczek daje nam to, że właśnie tutaj te aura of energy, to było tak napisane, się spawnują i dzięki temu mamy regenerację energii dodatkową, nie? On nam daje smoczek. Dobra, jest kolejny levelek, 9 level tym razem. Więc standardowo w siłę i tutaj cyk. Dobra, jest 100 esencji. Idę od razu na bosika, żeby nie tracić czasu i żeby po prostu czołować dalej. Ten boss jest denerwujący, bo on stawia sobie ściany, stawia jakieś tutaj okręgi. To prawda, dzięki temu, że wbiłem ten flat damage na tym itemku, to on padł w miarę szybko. Dałoby się na innych itemkach dodatkowy flat damage dodać. Dobra, padło. Mamy czwartą mapkę zrobioną. Great Axe. A hełmik. No i w zasadzie tyle. Dobra, oddajemy esencję i wracamy do bazy. No i teraz jest research table i tutaj jak oddajemy to, pyk, to dostajemy darmowe levele. Dostałem 4 levele tym razem, czyli raz, dwa, trzy, cztery, jeszcze 2 levele i będzie dużo lepszy energy regen. A kolejna mapka to jest 5. King Blade of Handy są jako boss reward. I karty wtedy odkrywamy. Te karty są spoko. Co 5 mapek wtedy możemy wybrać kartę i tam różne fajne bonusy daje. O, i po elicie zrespiły mi się książki i właśnie te książki się tam oddaje na research table i za to jest expik, nie? Więc te książki zawsze chciałem brać. Ogólnie to te rzeczy, które się spawnują po zabiciu elity, kosztują 15 esencji. No i zależy co jest, nie? Czasami tego nie biorę, ale jak są akurat książki, to zawsze biorę. O, jak jest na przykład broń, unique weapon, to czasami biorę, czasami nie. Tym razem dostałem one hand weapona, także nie potrzebuję tego. Mamy level up. O, shielda zgarnąłem. Chciałbym to wziąć, czy zdążę? Zdążę. I damy sobie tutaj, cyk, jeszcze jeden level. Enchanted armor, to akurat jest spoko, ale nie tym razem. O, i mamy offhanda, poka. Delusion of Zelkors. To jest... Czekajcie, jak to w ogóle wygląda? A, to są takie wybuchy jakby. Zobaczymy, jak te wybuchy będą działać na bossie. Mogą być całkiem ciekawe. A to? Blood Dragons, to nie, tego nie wymieniam. Chociaż wydaje mi się, że... No nie wiem, zobaczymy. A wydaje mi się, że Spinning Blade jest zawsze lepszy chyba. Dobra, zabijamy tego i idziemy na bossa. Skill upgrade, opa, kolejny skillek, zaraz go przetestujemy sobie na bossie. Dawaj. Jest bossik. Pyk. Gdzie on jest? Tutaj. Klikamy prawe, cyk. Aha, nie wiem co się stało. Nie wiem jak to działa, ten prawy. Nie mam pojęcia. Kurde no, jak ja mam go bić? Dobra. 5. mapka gotowa. Nagrody. Nic ciekawego chyba. Hełmik. Spinning Blade Damage. O, bierzemy. Nie, chyba bym wziął tutaj. Zamienił z powrotem na Spinning Blade'a. Dobra, zobaczmy. Electric Dragon's Damage. Żółty. Dobra, weźmy. Faj, Spinning Blade wszędzie jest... Biały. Dobra, zmieńmy na Electric Dragonsa, zobaczymy jak to będzie działać.
Będzie działać dobrze, to zostawię, jak słabo, to wtedy wymienimy. No i mamy te karty. I co 5 mapek możemy wybrać sobie karty. Jak wybierzemy, tu jest 0 na 3, jak wybierzemy, będę miał 3 na 3, to wtedy ten efekt się dubluje. Normalnie bym chciał max health'a, ale nie gram na HC-ku, więc walić. Idziemy w damage. Tylko... boss damage i damage. O, i to bierzemy. No. I tyle. Póki co. Next time sobie przetestujemy Electric Dragonsy.